Ale śmiesznie, co z tym Maciejem? Taki zaskoczony. Mój drodzy, Maciej zrobi nam dzisiaj backstage. No, jesteśmy w Kuźnicach. Jest Julka i Jacek. I idziemy dzisiaj robić foty. Wszystkie sesje, które wam tutaj pokazuję, pokazywałem lub będę pokazywał, zawsze odbywają się z moimi widzami, z wami, moi drodzy. To jest dla mnie bardzo ciekawy dział w moim życiu. Jest to niezwykła zawsze sytuacja, kiedy do mnie piszecie i w pierwszych zdaniach wiadomości piszecie o tym, że mnie oglądacie i że bierzecie ślub i chcielibyście taką sesję. Dla mnie to są niesamowite sesje, niesamowite spotkania, bo spotykam was, moich widzów, a też przy okazji robię wam pamiątkę z jednego z ważniejszych momentów waszego życia, kiedy zawsze to mówicie. Mam taką energię, żeby tą sesję naprawdę fajnie wam zrobić, bo wiem, co dla was znaczą góry, wiem, co dla was znaczy ten dzień ślubu. Jesteśmy na hali kontratowej, robimy przerwę na kawkę. Para młoda, zadowolona. Oni przyjechali dzisiaj w nocy. Wszystkie pary młode są to szalone pary, wiecie. Są ludzie zakochani w górach totalnie, bo przyjeżdżają w nocy, spali 2 godziny. Idziemy teraz na szlak od razu z samochodu na sesję ślubu. Trzeba kochać to miejsce. Bo się potkniesz. Ruszamy do góry na przełęcz, a na samej przełęczy zaczynamy się ubierać. Bardzo wielu turystom wydaje się, że para młoda w tych ubraniach wchodzi na górę, co by było kompletną abstrakcją. Tak, jak para się już ubierze i przemieszczamy się między jakimiś tam małymi lokacjami, to jak najbardziej w tych strojach idą, ale nie jest to wędrówka taka kilkugodzinna, czy na przykład wejście na przełęcz z dołu w tych ubraniach, bo to naprawdę byłoby dość karkołomne i mało mądre i w jakiś sposób ekstremalne. Pokaż. No. Jak wracam na kościele, to zobaczyłam, że ludzie się na mnie patrzą. Wiesz, jak gościu po przebraniu zaczynamy fotografować, robimy różne możliwe kadry, jakie przychodzą do głowy. Ja zazwyczaj, znając dość mocno Tatry, staram się wybierać zawsze troszkę inne miejsce. Staram się nie wracać w te same miejsca z innymi parami, chociaż wiadomo, zdarza się to jak najbardziej, bo niektóre pary bardzo chcą w danym miejscu zrobić zdjęcia, no i nie śmiem zupełnie odmawiać, ale zawsze staram się, jak jestem nawet w tym samym miejscu, to no, nie kopiować kadrów, nie powtarzać tego, co wiem, że wyjdzie, tylko zawsze szukać jakiejś zupełnie innej perspektywy na daną lokację.
Było wesoło, bardzo tego dnia spotkaliśmy się z wieloma bardzo pozytywnymi reakcjami od strony turystów. Chociaż też nie brakuje często takiego wielkiego zdziwienia, a wręcz nawet troszkę oburzenia. Zauważyłem, że w sieci generalnie te sesje ślubne w górach wzbudzają wiele emocji, bo niektórzy uważają, że ich przerost formy nad treścią, a drugich to zachwyca, rozumieją to, że ktoś chce sobie takie zdjęcie zrobić na pamiątkę. Moim zdaniem zawsze jest to podyktowane sercem. No, nie robią sobie tych sesji pary, które nie chodzą po górach. To zawsze są 100% górołazy, zakochani w górach. Bardzo często są to osoby, pary, które w ogóle w tych górach się poznały i generalnie te góry idą przez ich życie z każdą jakby wyjątkową sytuacją, czy to spotkanie pierwsze, czy pierwsze wyjazdy, czy jakieś oświadczyny, no i kończąc właśnie na takiej sesji. Wszyscy chcemy. Przepraszam. Ci w tyle też mówili, że też chcę. Nie mamy szampana, ale jesteśmy wczorajsi, także możemy kupić. Dobra, dziękujemy ślicznie. Wszystkiego dobrego. No i pięknie, moi drodzy, sesja idzie jak wściekła, pogoda trochę postraszyła, ale znów się słoneczko wyszło, więc jest super, bo są chmury, a jak jest czyste niebo, to jest beznadziejnie, a jak są chmury, to się dzieje na niebie, a dzieje się dużo. Jeżeli podobają Wam się moje zdjęcia, podobają Wam się taki film, widzicie, że widzicie siebie w takich sesjach i planujecie taki ślub, no to słuchajcie, zapraszam serdecznie do kontaktu, jeżeli macie ochotę na taką sesję. Jeżeli szukacie fotografa na ślub, to również Was zapraszam do kontaktu. Na dole moja strona, można zobaczyć zdjęcia. Zdjęcia też tutaj widzieliście tej sesji. Może Wam też uda, może z Wami też zrobię taki backstage. Byłoby mi naprawdę bardzo miło, bo lubię swoją robotę. I lubię się nią pochwalić i lubię ją też pokazać.